Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie pyszna dynia. Co możemy zrobić z dyni? Ciasto! Tak, pyszne ciasto dyniowe. Wszystkich w naszej kuchni przyniosłyśmy z dworu nasze piękne dynie, tak? I co będziemy z nich zrobić? Ciasto! Ciasto, tak. Na początku musimy zacząć od odmierzenia wszystkich składników, ale najważniejsze co jest? Książka do... Z przepisem, tak. Mamy tutaj nasz przepis, zawsze korzystam z takiej mojej małej ściągi, to jest mój magiczny przepisnik, w której zapisuję swoje wszystkie najlepsze przepisy. Tak, więc od czego zaczniemy? Co jest najważniejszą rzeczą? Dynia. Dynia. Musimy z dyni stworzyć takie oto pire. Możemy to zrobić przy pomocy tarki albo takiego blendera. 250 gram pokrojonej dyni, a tu jest tarka. Musimy zetrzeć po kilka kawałeczek, a ty możesz wziąć miseczkę. I na dużych oczkach. Tak. Możesz sobie ścierać. Ile? No, troszkę za dużo. Uj, nic się nie stało. O, i teraz wkładamy. Jeżeli ktoś nie ma takiego blendera w domu, można na tarce wtedy... Jak widzicie, taka konsystencja jest jak najbardziej wystarczająca do ciasta, gdyż dynia się bardzo fajnie zachowuje w tym cieście. Robi się bardzo szybko mięciutka. Takie wiórki są, tak, ale to nie jest problemem. O, jak chcesz, możesz dołożyć to tutaj do naszej dyni gotowej. O, super. Do naszego ciasta używamy dyni Bambino. Jest to o tyle fajna odmiana dyni, że ma bardzo wyraźny, kolorowy miąższ pomarańczowy i będzie bardzo ładnie prezentować się w naszym cieście. Do ciasta także będziemy potrzebować cukier, tak, czyli według przepisu 150 g cukru, 250 g miąższu z dyni, jajka, ile? 4 jajka, 100 g orzechów. Tu mamy jeszcze olej, szczyptę soli, 75 g oleju, po łyżeczce cynamonu, troszkę do pieczenia i sody. I sody, tak jest. Więc tu mamy naszą miskę. Ciasto dyniowe o tyle jest proste i fajne, że wszystkie składniki wrzucamy do jednej miski. Potrzebujemy 200 g mąki. Czekaj, no może pomogę trochę. Można dodać dynię, 250 g, ale miąższu z dyni. Miąższu, tu już mamy odmierzone, tak? Wsypać wszystko? Tak, można wsypać wszystko. Dobrze. Następnie co dodajemy? Jajka. Cztery jajka w całości, ale bez skorupek. O, i tu możesz dać skorupki. A ja to? Mhm. Gotowe. Możemy użyć tego samego blendera, co blenderowaliśmy dynię. No. Chociaż i tak wszystkie składniki lądują razem w misce. O. I uwaga. Jak ktoś woli większe kawałki, można dać większe. Tu jeden został. Dobrze. O. Orzechy idealnie połączą nam się ze smakiem dyni. Teraz tak. Po łyżeczce. Po łyżeczce. Proszku do pieczenia. Po łyżeczce.
Tak. Tak. Teraz łyżeczkę sody. Cynamonu. I cynamonu. Tak. 75 gram oleju. Wszystko? Wszystko. I szczyptę soli. Szczypta. Jest szczypta? Ok. No i jeszcze został nam na koniec cukier. Tak jest. 150 gram cukru. I mieszamy. Można wymieszać patułkami. Albo można także użyć do tego miksera. Albo ręce. No, ręce. Jak ktoś lubi, to może rękami wymieszać. I mieszamy ładnie, no. W tym czasie ja przygotuję papier do naszej tortownicy. 24 cm. Pokażę Wam magiczny trik, jak uzyskać idealnie okrągły kawałek papieru. Na długość tortownicy odrywamy kawałeczek. I teraz. I teraz idziemy. Trójkącik. Jeszcze jeden, żeby był mniejszy. Przykładamy od środka tortownicy i to, co wystaje, obcinamy. O. Jest tak. Idealne koło do naszej tortownicy. Tak. Tak. Ale poczekaj. To powinno być płynne. Tak, tak. Konsystencja jest idealna. Wszystko do tortownicy. Może ja wleję, a wy będziecie wybierać ze środka. Tak. Uwaga. O. Wleję się. Mieszanka orzechów, cynamonu i dyni. Jest bardzo aromatyczna, bardzo zdrowa. Jak w piekarniku jest i się piecze, to bardzo ładnie pachnie. Tak, cynamon, tak, bardzo ładnie pachnie. Ok. Teraz trzeba rozprowadzić równomiernie. Gotowe ciasto wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez 4 minuty. 40 minut. 40 minut do suchego patyczka oczywiście, tak? Będziemy pokazywać, jak sprawdzamy. Suchy patyczek? Tak. Wtedy będzie wiadomo, że ciasto jest już upieczone i nie jest surowe w środku. Czym pachnie? Cynamonem. Cynamonem, tak. Uwaga, będzie gorące. Tak. Ciasto musimy zostawić do całkowitego. Tak. Musi całkowicie wystygnąć i wtedy można je udekorować. Pokroić i zjeść. Ciasto nasze już wystygło. I jest mięciutkie. I jest mięciutkie, także możemy je pozbawić papieru. O. Położyć. Tak, położyć. I teraz możemy pokroić. I najważniejsza rzecz. Zjeść! Ok. Mięciutkie. Taki kawałek. Okej. Okay. Bierzesz kawałek. Zobaczcie na ten piękny kolor w środku. I ile orzechów. To co? Jemy. Jemy?
pokaż. Ciasto dyniowe. Przepyszne. Wyszło? Po więcej inspiracji na pyszne i zdrowe przepisy zapraszamy Was do następnego odcinka. Pa! Pa!